Wrócimy, bo ja dostałem właśnie informację na ucho, że do mamy... Studia dzwoni Nathan Marcon. Tak, to nikt się nie spodziewał. Bardzo dobrze. Tak, szybko. Bardzo szybko. Dobrze, Nathan, to halo, halo, słyszymy się? AB, słuchajcie, halo? Siema Nathan. Siema Nathan. Cześć, witam was serdecznie. Okej, to zaczniemy może teraz od biseksa na początek, od kukolda naczelnego. Tomku, ja mam do ciebie pytanie, jedno takie szybkie. Otóż zarzekałeś się, tak bardzo się śmiałeś na swoim jakby programie z Grzyt, czy tam z tym drugim kukoldem, gdzie gadaliście po prostu o tym, że bardzo chcesz zobaczyć moją walkę z różnymi tam przeligami i innymi. I zaproponowałeś, że dołożysz się do tego nawet. Zgadza się, nawet pisałeś na Twitterze, czyli bierzesz pełną odpowiedzialność za wypowiedzone przez siebie słowa, jeżeli dojdzie do walki mojej razem z jakimś, nie wiem, tam kurwiarzem, czy tam żonojewcem, czy pseudoprawilniakiem, to czy włożysz pieniądze na moją garzę? Zgadza się, Nathan. Myślę, że mogę dołożyć się do niej jakieś 2,50, no. Nie, a czy już uciekasz, tak? Czy już uciekasz? Kto powiedział, tyle jestem wart? Halo, halo, kto to powiedział? To powiedział Piotr Szeliga, Natanie. Koniecznie musisz mu odpowiedzieć. Cześć, Piotrek, okej. Okay. Może na początku zacznę troszkę spokojniej. Otóż mam pytanie do Piotrka. No porozmawiamy na chwilkę z kulturką. Obok siedzi Pasta, także... No nie będę, nie powiem, powiem dzień dobry, nie powiem cześć. Dzień dobry, Pasta. Otóż mam pytanko, jak ty jest? Poczekaj chwilę, nie wiem, nie powiem cześć, powiem dzień dobry. To... Zaraz się dowiesz. Ja cię, Pasta, lubię, ale po prostu jestem ciekawy pewnej rzeczy. Otóż chodzi o to, jak to... Okej, zacznę od Piotra, jak mówiłem. Jak to jest, Piterku, Piotruś, że trenujesz w jednym klubie, gdzie przed chwilą, bo ja tam przed chwilą byłem na paru treningach, wisiało twoje zdjęcie na ścianie jako woźny i każdy pluł na to zdjęcie i wycierał sobie nogi, kiedy wchodził do szatni, wychodził. Jak to jest? Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Grając do prawilniaka nie masz już żadnego honoru do siebie. Nie, wiesz co, ja mam wyjebane w pseudoprawilniactwo, bo większość pseudoprawilniaków nie ma nic wspólnego z prawilniactwem i z honorem. To po pierwsze. Po drugie... Trener Mirek bardzo fajnie mnie przyjął do swojego klubu. Jestem w nim bardzo dobrze traktowany. Wszyscy normalnie gdzieś tam ze mną jakby koegzystują, trenują. Pomagamy sobie wszyscy nawzajem, jest zajebiście, więc dlaczego miałbym tam nie trenować? Otóż powiem ci dlaczego. Moim zdaniem oczywiście. Z całym szacunkiem do trenera Mirka, ale na przykład trenując tam i widział jak cię... Po prostu nie podkurwiałem, po prostu stwierdzałem fakty. To wyśmiał się z ciebie, że jesteś trendbolonowy, że masz głowę kurwa jak burak, że trzeba cię podkurwiać cały czas, wyzywać cię, prowokować cię do walki. A potem, kiedy ty doszedłeś do tego klubu, a ja wyprowadziłem się po prostu z Warszawy, dowiedziałem się, jak trener Mirek powiedział, dlaczego ja w ogóle cały czas zaczepiam Piotrka, dlaczego ja chcę tej walki. Także nie uważasz, że jest to lekka po prostu, nie wiem, hipokryzja lub lekkie po prostu... Kłamstwo? Wiesz co, wszystko tak naprawdę, zależy od sytuacji. Tak. Jakby tam nasrali, to byś to zjadł, żebyś miał kurwa gdzie trenować. Nie. Bo nie chcę. Rzeszowa zaraz spierdolisz, bo jesteś goniony po Rzeszowie, a zaraz w ogóle dojdzie do takich rzeczy i ty przyprowadzasz się do Warszawy, żeby być bezpieczny, a Warszawy dalej będziesz goniony. To pewnie, no kurwa, Nathan. No i takie są fakty. Nie wierzysz? Oczywiście. To się dowiedz. No kurwa. Nie wierzysz? To się dowiedz. Kurwa. Nie wierzysz? To się dowiedz. Podoba mi się sytuacji. Grałeś pseudoprawilniaki właśnie przez ciebie i przez takiego kurwa Denisa Załęckiego, kolejnego Denisa Załęckiego. Właśnie przez to młodzież teraz kurwa nazywa w wieku 12 lat kogoś odprawilniaków, czy coś w tym stylu. I jak to w ogóle jest, że naprawdę Pasternak cisnął ciebie cały czas, wszyscy cię w klubie cisnęli, śmiali się z ciebie, a teraz nawzajem sobie pizdy golicie. Nie wiem, to tak mi, samo jest, jak to polega. Ty cisnąłeś kogoś, a później zrobili ci zdjęcie z nim na stacji benzynowej. No właśnie. Bierzesz pełną odpowiedzialność, Pasternak, za to, odpowiedzialność, że... ja biorę za to, że ci rozpierdolę ryj, śmietniku jebany. Kucie pizdy, kurwa. Trzym ryj, wypierdalaj, kurwa, gnojarzu pierdolony, bo kurwa... Kurwa na kilometr, człowieku, ty się nie myjesz, chłopie. Ja wiem, że ty, kurwa, się myjesz co 4 dni, bo po 3 dniach dopiero brud sam odpada, kurwa, i nie używasz antyperspirantów, dlatego wypierdalaj, śmierdzielu jebany. Nie mam w ogóle, kurwa, ej, mam nadzieję, że się zobaczymy, kurwa, już niedługo, serio, bo kurwa, naprawdę, śmieciu jebany. Dostaniesz takiego buta w pysk, kurwa, że nawet trepanacja czaszki, kurwa, ci nie pomoże. Buta to ci mogę odbić na czole, wiesz? To zapraszam, kurwa, śmieciu jebany. Mogę przyjechać, jutro, pojutrze, kiedy?
16 będę w studio, zapraszam. Dobrze, a, kurwa. 16 przyjdź, zapraszam, będę w studio. Idź spierdalaj, Grysik, bo ci jeszcze mleko spod nosa kapie, ty śmieciu jebany, kurwa. 16 tutaj przyjedź, przyjedź 16. 16 widzimy się w studio. A ja będę, kurwa, z podstawą policjantów, wiesz, żeby tylko patrzyli, co robisz. Kurwa, ja pierdolę. A co, nie lubisz policji, Piotrek? Nie lubisz policji? Odpowiedz na pytanie. Że co? Lubisz policję, Piotrek, czy nie? To jest nie, moje pytanie. Nie mam nic do policjantów. Jak są w porządku wobec mnie... Za to szanuję, za to szanuję. Dlaczego mam, kurwa, być jakoś nie w porządku wobec nich? Widzisz, to jest jedyna rzecz, za którą się szanuję. A za resztę rzeczy napluję ci do twarzy. No to, kurwa, zapraszam. A ja ci się zesram, kurwa, na mordę. I będziesz akurat to wpierdalał. I będziesz mieszał, kurwa, bigo z łokciami, śmieciu jebany. Gówno to żarłeś na Wilanowie, kiedy ty, kurwa, jesz codziennie gówno. Nathan, a co chciałeś przekazać Paszkę? Bo jestem strasznie strukturalny. Czekaj, Shelly. Nathan, posłuchaj mnie. Kurwa. Zdjęcie z Ferrari? Zjedz gówno, Piotruś. Nathan, co? Posłuchaj mnie, co chciałeś Paście przekazać? Panu Pasternakowi. Chciałem przekazać Paście, jak to naprawdę jest. Dobry wieczór. Dzień dobry, Pasta. Dobry jak wieczór. To jest? Dzień dobry. Dla mnie jest dzień, kurwa, dla ciebie wieczór. A dla Szczelini niestety się, kurwa, będzie nocna kurwa, chciałbym wieczór. To ja będę twoją nocną zmorą, śmieci jebany, to się nie lada, co nie budził. Będziesz, kurwa, zamknij pizdę, jaskiniowców, kurwa. Kurwa, bo ja ci tą szklankę w dupę wsadzę, kurwa. Zmień, kurwa, to Versace, wiesz, bo ci, kurwa, Turcy już i Zderpińską. Słuchajcie, Nathan, co jeszcze chciałeś mi zarzucić? No, bo... jak to jest, naprawdę? No. Kurwa, spoko ziomek jesteś, mówię serio, jesteś spoko ziomek, ale kurwa, jak możecie, kurwa, dawać na siebie pluć? Kurwa, proszę. O co chodzi w tej Akademii Iwana Kleksa, kurwa, tam? W sensie, ale... szanuję Mirka, jak mówiłem zawsze, ale dlaczego jesteście tacy, kurwa, zakłamani i fałszywi? Ale dlaczego? Kurwa, ciśniecie, ale a potem liczycie sobie fiutę nawzajem. Ale poczekaj, kurwa, no. Włosów może na głowie nie masz, ale na piździe masz, skoro ci Shelly, kurwa, je goli. Nie wiem, nie rozumiem cię, o co w ogóle chodzi w tym klubie, skoro takie coś się dzieje. Czyli skończyłeś w tym momencie monolog? Nie, jeszcze nie. To powiedz dalej, ja ci odpowiem na to, co chcesz mi zarzucić i będziemy rozmawiać dalej. Okej, to teraz mówię to w sposób troszeczkę spokojniejszy. Jak to jest, że w Akademii Pana Kleksa jebiecie cały czas Piotrka do końca, potem Piotrek przychodzi, macie niechęć, ale w sumie okej, kasa się zgadza. Czyli możemy dawać sobie kluć w dupę i się pakować po kolei, tak? Co, kurwa, kogo jak? Co ty pierdolisz w ogóle, Hopie? O, a nie chodziło o to, ale skoro się ten zainteresowałeś, to się na rzeczy, Piotr. Ale w ogóle, ale to na co ja mam ci odpowiedzieć, Nathan? Do gęgu goli i biseksa obok, który ci Nathan ci zarzuca, że to hipokryzja, że wyzywaliście Piotrka i się z niego śmialiście, a teraz u was ćwiczy i jest ziomy. Nathan, a co dla ciebie znaczy słowo hipokryzja? To jest hipokryzja, że w ogóle... Definicję tego słowa mi powiedz, co to dla ciebie oznacza. Nie, co innego, bo rozumiem, na przykład chodziłbyś na jakieś inne godziny, bo macie tam różne godziny. Ale, to taktyka, ale ja ci zadałem proste pytanie. Podaj mi definicję swojego słowa hipokryzja. Już mówię, hipokryzją jest to, że cały czas go jebałeś i jebiesz, a nagle przychodzi do ciebie klubu i nie dość, że trenujecie w tym samym klubu, to jeszcze zlizujecie sobie spermę z końcówki kutasa i trenujecie w parze. Jak to jest? A ty byłeś i widziałeś, żebym ja komukolwiek robił taką czynność? Czy po prostu to jest twoja bujna fantazja? Spermę z końcówki kutasa, czy trenowanie w parze? Nie, no to o czym mówiłeś? O tej czynności seksualnej. Czyli byłeś, widziałeś, czy to jest twoja fantazja? Nie wiem, że jest to pomówienie, jest to mój domysł po prostu, tak uważam. A czyli jest to jest twoja fantazja, tak? Domysł, tak. Czyli to, co mówiłem. No to porozmawiajmy o czymś, co o czym faktem. Wiesz i co jest faktem, bo ja nie będę grzebał w twojej fantazji, bo twoja fantazja jest bardzo wysoko i ciężko mi ją dogonić, wiesz? Słuchaj, prawda jest taka, że ja jedyny, kurwa, w tym waszym całym towarzystwie, które siedzi na kejżu, ja jestem tym dominującym, wy jesteście, kurwa, ulegli. I to musicie po prostu przyjąć do świadomości, kiedy rozmawiamy, dlatego jaką dzisiaj przyjąłeś postać, że tak mówisz? Rozpierdalaczem, kurwa, was wszystkich. Rozpierdalaczem jesteś, tak? Ty jesteś śmietnikiem pierdolonym, kurwa. Śmietnikiem do śmietnika, kurwa. Zabryszała gnojarzu. Powiedzieć ci coś tak szczerze? Nie, no teraz ja ci powiem coś na twój temat, skoro ty już powiedziałeś na mój. A zaboli? Dla mnie, proszę? Bo nie, zaboli, bo nie wiem, czy mam się przygotować. Chusteczki wziąć, mydło na ręce, może se strzepię, kurwa, jak mi się spodoba, mam fantazję. No widzisz, no mówiłeś przed chwilą o jakiejś spermie, a teraz mówisz, że będziesz się masturbował. Czyli głodnemu co myśli, no? Ty mówisz, że będziesz wykonywał jakieś czynności, to sobie zadzwoń do kogoś innego i sobie z nim porozmawiaj. Ale przecież lubisz takie rzeczy. Słyszałem. Jakie? No dobra, porozmawiam kiedy indziej. Zadora ci pokażę jakie.
Nie, po prostu uważam, że to nie jest w porządku. Gracie kurwa zasadowców, którymi nie jesteście. Wszyscy wy kurwa w tym internecie gracie zasadowców. A prawda jest taka, ty, kurwa, że to kurwa... A ty kurwa kogo grasz, klaunie jebany? Ja gram porządnego obywatela, który od razu pobiegłby na policję, gdyby zobaczył, że dzieje się komuś krzywda. Na przykład z marihuaną. Na przykład jestem za legalizacją, ale jeżeli widzę, że ktoś pali w Polsce, od razu biegnę na komendę, kurwa, ponieważ jest to nielegalne w Polsce. Ale w Holandii jest okej. Okay. Dobrze, Natan, dziękujemy. Dobra, dziękujemy ci, Natan, za telefon. Pozdrawiamy cię cieplutko, życzymy. Ja też was pozdrawiam. Miłego wieczoru. Nie szczekajcie za często. Siemanko. Dziękuję. Na razie. Piotrek, halo, słyszymy się, Darku. Siemo, siemo, witam wszystkich serdecznie. Cześć, Darek. Dzień cześć, dobry, Darku. Siemanko. Witaj, Darku. Co zamierzasz zrobić siemo, z Disem, jak go dorwiesz? Co zamierzam zrobić? Może najpierw takie pytanie może do Disa. Czy słucham masz coś cię, z Indianina? Słucham? Czy masz coś z Indianina? Mohawk. Słucham? Ewentualnie topór. A ja myślałem, że ty masz tą końską grzywę, kurwa, z Indianina, dlatego że wiesz, było takie, były takie plemiona, były takie, słuchaj, były takie plemiona kiedyś na ziemiach amerykańskich, że... Oni sobie lubieli, rozumiesz, przyczepiać takie grzywy i brali te grzywy albo z ogona konia, albo po prostu z końskiej grzywy. Pytanie... Tak daleko jak sięga moja wiedza, to jest mohawk, Darek. Tak? Dobrze mówię? Mohawk? Chyba tak. To mohawk, to, ale to były te toporki. A, no, no, no byli, no, byli Indianie, mieli siekierka, zajebiste także grzywy, ja też mam zajebistą ale grzywę. Dzięki, Darek. Ale pytanie do ciebie, skąd ty masz tą grzywę, powiedz mi. Skąd mam grzywę? Wiesz co? Na początku nie rosła, potem zrobiłem przeszczep włosów, zaczęła rosnąć trochę bardziej, no i generalnie tak sobie wyrosła. Aha, to widzisz, ja myślałem, że to jedna kurwa masz coś z Indianina, no ale wiesz, generalnie nie mam nic do ciebie, nie będę cię tam kurwa wyzywał ani z tych rzeczy. Spoko, tak Darek, rób swoją robotę. Wcześniej. Słuchaj, tak jak już powiedziałem wcześniej, że teraz do tej walki podchodzę na spokojnie. Bardzo dobrze, Darek. Można powiedzieć, że przeszedłem trochę taką przemianę. Byłem w Nepalu. Okay. Znam zajebiste techniki, także szykuj się. Tam się uspokoiłem trochę, jak kiedyś Bruce Lee pojechał sobie do klasztoru Shaolin, słuchaj, i tam się nauczył sztuki walk. Ja a z bonusem, że tam nie przeciliście? Tylko, wiesz, zobaczyć, wyciszyć się i pojechałem tylko po to, żeby kurwa się czegoś nauczyć. Także szykuj się, byku. I teraz wszyscy w Nepalu robią naprawdę słyszałem, że tam bardzo mnie lekceważysz. Widziałem Darek, ten Darek, poczekaj. Nie lekceważę cię i podejdę do ciebie na 100% jak do każdego przeciwnika, z którym dane mi się będzie Darku, zmierzyć. Poczekaj, bo Norbert ale napisał takiego... Chwila, Norbert. Ja bym ci chciał ale go przeczytać. Czekajcie, chwilę. Ale byku, powiedziałeś, że jestem, kurwa, na przetarcie. Tak słyszałem, przynajmniej nie wiem, chyba, kurwa, Darku, uszy powiedziałem, że jesteś sprawdzeniem mojej formy po zabiegu, co jest dla mnie prawdą. Jestem po prawie dwóch. Darek jest weryfikacją, czy ty się nie usteczniłeś. Ja jestem na przetarcie. Tak. Nie, jeszcze raz, przepraszam. Jak ty powiedziałeś, że Darek będzie weryfikacją, czy twoje umiejętności po prostu się nie usteczniły. Tak, bo uważam, że w momencie, kiedy podchodziłem do pierwszej walki, dałbym sobie radę z Darkiem bez większego problemu. Zobaczymy, jak to będzie teraz po zabiegu i po przerwie. Okej. Okay. A ty jeszcze powiedziałeś, że kiedyś, z tego co pamiętam, później Natan ci ten punchline zabrał, zawalczysz z Darkiem, jak on pokaże swoje badania. To były przepychanki na Twitterze, właśnie. Wiesz, to był taki pstryczek, to jakby nie było serio. Uważam, że Darek musi mieć badania jako zawodnik, żeby móc brać w nich udział. No, to chyba chodziło o trochę inne badania. O jakie badania? O jakie badania tobie chodziło? Dobra, co chciałeś zarzucić Darkowi, Norbercie? Uważam, że Darek jest bardzo specyficzny. Słuchaj, ja ci powiem tak, specyficzny to jest kurwa każdy, a jakbym nie był specyficzny, to bym teraz z tobą nie rozmawiał, taka jest prawda. To prawda. Ale powiem ci tak, że widziałem twoje wypowiedzi, jak byłeś tam w tym studiu na High League, chyba w K-Drumie. Widziałem, jak tam wyśmiewałeś tą moją walkę z Ludwiczkiem i tak dalej. Kurwa, no stary, walczyłeś z debiutantem krótszym od ciebie o trzy głowy i nie wyglądało to jakoś kolorowo, wiesz o tym, nie? Ale to co z tego? A to, no, to, że jest ale krótszy, ja cię nie wyśmiałem, znaczy, ja powiedziałem mniej więcej coś w tym samym vibe, co teraz. Nie, no jakby... ty się tam wyśmiewałeś. Dobra, to już mniejsza o to. Ja ci powiedziałem, ja do ciebie nie mam pretensji.
Nie chcę cię wyzywać, tak jak mówię, przeszedłem przemianę. Wiesz co, bo Norbert teraz jest taki dyplomatyczny. No. Norbert jest teraz taki dyplomatyczny, ale on na Twitterze na przykład napisał tak: ej, wypada bić Daral 2, czy on serio jest niepełnosprawny i trochę przypał? I robił sobie ankietę, Bekę se z ciebie robił w komentarzach. To prawda, ty, trochę podkręciłem. Właśnie ty widziałeś te tweety, które on pisał o tobie? Ale to Daro zaczął. Przytocz tweeta Dara, który był przed tym. Przytocz tweeta Dara, który był przed tym. Na pewno nie też go masz, takiego tweeta, bo nie to była reakcja. No, i w moim tablecie nie ma takiego tweeta. Co tam było pisane, w każdym bądź razie, tak jak mówię, no... Ja, tak jak mówiłem, ja już nie będę, kurwa, tak zaczepiał, bo w sumie nie ma sensu. Chcę się teraz pokazać z innej strony. Kurwa, nie chcę być cały czas odbierany, że tylko, kurwa, się trze, tak... Niby masz tam jakieś ale do tego, że mówię ła i tak dalej. Ja uważam, że to, co robiłem wcześniej, to jest bardzo dobrze, bo na tym się wybiłem, także nie mam jakby nic do siebie, żadnych pretensji o to. Zawsze będę jakby szanował to, co robiłem wcześniej. Natomiast tak jak ci mówię, podchodzę do ciebie sportowo. W klatce zobaczymy, kto wygra. Ja się przygotowuję bardzo dobrze. Nie będę zdradzał na razie co i jak. Aczkolwiek, tak jak mówię, mam fajne dwie techniki, rodem przywiezione z Nepalu i kurwa szykuj się, bo to, co tam się odpierdoli w tej klatce, to kurwa powiem tylko jedno. Masakra, masakra. Darek, mam nadzieję, ale obiecaj mi jedno. Jeśli któraś z tych technik zadziała, błagam cię, przekaż mi tą wiedzę. Znaczy, jak ona zadziała, no to kurwa, nie wiem, czy ty byś w stanie w ogóle cokolwiek, kurwa. Wtedy już przestanę przyswajać wiedzę, rozumiem. Rozumiem. A w którym roku tej techniki na tobie użyli? Ty dobry jesteś. W którym roku tam użyli? Powiem szczerze, że użyta to ona będzie na ciebie, na pewno, a jaka to technika będzie, to się przekonasz. Także spoko, spokojnie. Być pewny siebie, być kurwa kozak. Ja tak jak mówię, tak jak... Kiedyś w Bruzli pojechał do Shaolin, ja pojechałem kurwa do Nepalu, do Tempo, hej, zobaczysz kurwa. Darek, nie wpajaj mi nadmiernej pewności siebie. Pewność siebie trzeba mieć wychodząc do walki, ale wiesz, to nie tak, że cię lekceważę. Każdego przeciwnika, który decyduje się na skrzyżowanie ze mną rękawicy, szanuję. Chociażby ze względu na to, że zdecydował się skrzyżować rękawice, bo wielu takiej decyzji nie podjęło. Także dziękuję za przyjęcie wyzwania. Tak jak mówisz, jeżeli będzie sportowo, dla mnie zajebiście. Im lepiej zawalczysz, tym lepiej się będziemy bawić. Ja się strasznie lubię bić, także będzie super. Panie, jestem zadowolony. Słuchaj, widzę, że troszeczkę zmądrzałeś, ale spoko, damy fajną walkę. Darek, ja czuję po prostu, nadzieję, ta twoja nepalska mądrość będzie... i spokój na mnie spływają. Po Dobra, prostu dajesz ten nepalski vibe, jest zajebiście. Dziękujemy. Nie po to tam pojechałem, żeby, rozumiesz, robić z dupy, wiesz co, gębę, także spokojnie, będzie na luzie, będzie teraz sportowo, będzie spokojnie, ale będzie ostro. I super, na to czekamy, dziękujemy ci, dobrej nocy. W takim razie możesz zrobić jeszcze ła do słuchawki na koniec dla naszych widzów. Dziękuję wszystkim. Pamiętajcie, trzymajcie kciuki za lwa, bo lew teraz wchodzi naprawdę z nieodmieniony, ale kurwa groźny, także... Z nepalską siłą, rozumiemy. Trzymaj się. Pozdrawiamy, Darek. Trzymaj się, no. Tak, ale nic nowego się nie dowiemy. Mamy widza na linii. Halo, odbierzmy w takim razie. Halo, siemanko. Skąd do nas dzwonisz i jak masz na imię? Siemanko, Bartek z Krakowa. Siema, Bartek. Siemanko. Stamtąd dziś przyjechałem, siema. Siemanko, chyba mam pytanie do każdego, tak mi się wydaje. Jedne ciekawsze, drugie mniej. To może zacznę. Do Ulfika mam pytanie, czy zamierza walczyć w ogóle w Fame, czy no, myśli o tym? Zastanawiałem się kiedyś. Ulfik Ludwiczek, let's go. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Nie mam pojęcia. Tak, Ulfik Ludwiczek. Naprawdę. A bo mi chyba mówiłeś o takiej osobie, co bardzo nie lubisz i strasznie chętnie byś tej osobie nawkładał. Przestań. Nie ma takiej osoby? Nie ma takiej osoby. No to jak powiedziałeś. Jest jak zupa pomidorowa. To nie dowiesz się, widzu, no Ulfik takie ma podejście. Nie, zastanawiałem się, czy chcę walczyć. Na pewno, jeśli bym walczył, to... Chciałbym, żeby ta walka była fajnie medialnie, z kim mogę podkręcić i żeby ona była dla mnie jakimś wyzwaniem. Bo czyli uważasz, że każda walka powinna być budowana na konflikcie, tak? Nie uważam, że każda walka powinna być budowana na konflikcie, ale powinna być na przykład na jakimś wyzwaniu, Aha. które na przykład ja miałem przed bardzo odkrytą wizję,
żeby się bić na przykład z tobą w sportową walkę, przysięgam. Powiedziałem to chłopakom i powiedziałem, jesteś pierdolnięty, przespałem się z myślą i mówię tak, jestem pierdolnięty. Ulfik, posłuchaj teraz mnie, ja uważam, że ci, co ci tak doradzali, że to jest zły pomysł, to ci zazdrościli, to jest świetny pomysł, Ulfik. Zróbmy też to tak myślę, ale przespałem się z tą myślą i tak mówię, kurwa, nie, odpadam. Odpadam. No i dlatego. Ale rozważasz. Rozważam walkę coraz bardziej. Ja mam taką rozkminę, że może Super Mario, on jest u was w federacji? Nie, on jest w konkurencji. Okej, dobra. Chciałem też pogadać, ale to do tego wrócimy. Dawaj, okay, do kolejne pytania. To dalej. Do Szelego mam pytanie, czy zmienił coś w suplementacji, bo się mniejszy trochę wydaje i spokojniejszy. Wiesz co, dużo zmieniłem w suplementacji. Ogólnie można powiedzieć, że gdzieś tam przewartościowałem swoje życie. No i bardziej chcę iść w tą sportową stronę. Teraz mam do tego jeszcze lepsze powody, bo mam bardzo dobry klub. Specjalnie też dla klubu można powiedzieć, przeprowadzamy się do Warszawy, bo też chcę zacząć trenować dwa razy dziennie. No i chcę pokazać wszystkim siebie z tej sportowej strony po prostu jak najlepiej, nie? Ja ci powiem, Szeli, że tak miałem pewnie zdanie takie jak wszyscy o tobie, ale z biegiem czasu, jak się to wszystko... Jeżeli naprawdę kochasz tą kobietę, to życzę ci szczęścia i wszystko będzie dobrze. Dziękuję ślicznie. Dalej, do Disa mam pytanie, bo tutaj Rafał Tejkwangurniak poruszył taki temat na streamie swoim teraz, że podobno odrzuciłeś walkę za bańkę. Czy to jest prawda? Czy ja odrzuciłem walkę za bańkę? Tak. Bańka to jest w chuj pieniędzy. A powiedział z kim? No z Ksajo, tak? To nieprawda. Okej, okay, dobra, bo podobno w kuluarach tak gadają. A blisko było do bańki? Znaczy tak, ja ogólnie nie jestem gościem, który zdradza to, co dzieje się na backstage'u. Dobra, ale dostałeś dobrą ofertę. A przestań, mogę powiedzieć tyle, że rozmowy są bardzo zaawansowane i trwają. Okej. A miałeś jakąś dobrą ofertę, którą odrzuciłeś faktycznie? Jest coś w tym jakieś ziarno prawdy? Czy miałem dobrą ofertę, którą odrzuciłem? Bo to też Ksajo powiedział, że dostałeś dobre pieniądze, ale... Nie, to nie jest prawda. Ej, ty grałeś kiedyś w LoL'a? Okay. Tak, dużo grałem. Ej, patrz, jak się patrzę na ciebie, to wyglądasz jak ta postać Evelyn. Serio? Z dżungli. Ja grałem w komputerze, ja grałem dużo. Ja byłem starym komentatorem sportowym. Tak się popatrzyłem. Byłem komentatorem sportowym, w chuj lat komentowałem, no. Ja też grałem kiedyś w LoL'a, ale teraz już mi tak nie idzie jak dawniej. A co cię wkurwiało bardziej, LoL czy Nathan? Kurwa, to jest... No właśnie, dlatego nie gram w LoL'a, stary. Strasznie mnie denerwowała ta gra i wychodziło ze mnie co najgorsze. Bo tam chłopie nie jesteś w stanie sam nic zrobić, tak naprawdę. Bo okej, ile jesteś w stanie, to jesteś w stanie, no ale jak... Wy powinniście wspólnie streama zrobić na Twitchu. Ale jak powinniście grać w ligę i włączyć donaty. Ja pierdolę. Ja sobie w CS-ka wolę grać tutaj. No. To wtedy ty byś odpowiadał na donaty, a ja... OJD, a ja na te o twojej relacji. Zrobilibyśmy takiego twista, byłoby śmieszne. Żebyście mogli ten... A w ogóle to... JD? Ja bym chętnie to zweryfikował. Poczekajcie. Wizu, jesteś jeszcze z nami? Bartek. Jestem. Bartek. Masz jeszcze jakieś pytanko do pasty? Do pasty. Tak duże w historiach z bramki klubowych, ale to zjebać, bo to za długo będzie. Chciałem zapytać, jak to było z tym bicepsem zerwanym? Jak to jest, jak walczysz? W sensie, czujesz to, czy jakby ta adrenalina aż tak działa, że nawet taka poważna kontuzja ci pozwala, wiesz, jakby zniwelować ten ból w głowie, nie? No adrenalina jest taka, że normalnie byś pewnie nie mógł uderzać tą ręką, ani nic tego typu rzeczy, ale ze względu na to, że byłem naładowany tak emocjami, tym wszystkim i że trwała walka, więc jednak gdzieś tam od czasu do czasu mogłem uderzyć, ale podczas każdego uderzenia jednak czułem, że coś z moją ręką jest nie tak i ten ruch był bardzo ograniczony, dlatego no nie walczyłem tak, jak powinienem zawalczyć i co. No. Na tej walce mam nadzieję, że pokażę dużo lepszej strony. I tak była petarda. Ostatnie pytanie. Gimper, jesteś najbardziej doświadczonym tutaj chyba w tym gronie internetowym tutaj youtuberem. Dobra, co ja pierdolę. Mam takie do ciebie pytanie. No. Przypominając sobie czasy Jacka Murańskiego, jak cały internet go pierdolił, pewnie dalej pierdoli, chyba że ktoś jest odklejony do końca.
I Jacek Murański nie minął niestety, nie przeminął, jest dalej, dalej pierdoli swoje farmazony. Jak myślisz, jak się potoczy historia Natana Marconia? Czy ktoś go zabije, czy skończy się to jakimś uszczerbkiem na zdrowiu, czy dalej będzie gwiazdą internetową? Bo nie powiem, jest tragiczny, po prostu jest kurwa tragiczny. No nie tak, bo Natan uważa, że jest naprawdę dobrze. Ja nie mam pojęcia, dokładnie o to próbowałem dzisiaj pytać chłopaków. Znaczy ja zaczynam mieć wrażenie, że ci ludzie, którzy są obrażani przez niego, zaczynają kumać, że on jest po prostu odklejony. I głęboko wierzę, że nic złego w związku z tym nie wyniknie, ale trochę nie wiem, bo on startuje do ludzi, którzy mają krótki ląd po prostu. I jest, jak widzę to, że on robi akcję A, ta akcja A powoduje, że dostaje efekt, którego chce, więc robi akcję B i jakby to mu daje poklask, viewsy, kolejne walki, kontrakty i fajnie się to kręci. I ja trochę znam ten mechanizm, że to cię zachęca do tego, żeby eskalować i jeszcze bardziej przesuwać granice. I ja mam takie przemyślenie, że on w końcu przesadzi i po prostu coś się wydarzy i mam tylko nadzieję, że to będzie w takim momencie, że to, co się wydarzy, to nie będzie zbyt hardkorowe dla niego, ale ja myślę, że to w końcu mu się odbije jakoś czkawką, nie? Znaczy, każda akcja ma swój finał, szczególnie w internecie i mi się wydaje, że skończy się to ojomem. I tyle. Dziękuję, chłopaki. Pozdrawiam was. Dziękuję bardzo. Telefon mamy inny, z tego, co słyszałem. Mamy jeszcze na linii reżyserka? To możemy odebrać, jeżeli tak. Ktoś jest. Halo, halo? Halo? Halo. Cześć, tak. Jak masz na imię i skąd do nas dzwonisz? Na imię Tomek. Dzwonię z Tucholi. I witam ja wszystkich, pierdolę, Tomek! Kurwa! Tomek! Witam cię, ty mój gejku, ja co tam się skarbie? Bandura go nasłał. No co? Bandura, zajebie cię. Zajebie cię. Nie, koleżka? Nie, to jest kurwa Tomek od kurwa Bandury. To jest taki go... Słuchajcie, mów Tomek, mów, słuchamy cię. Co tam u ciebie, mój kochanie? Jestem bardzo podniecony twoim widokiem dzisiaj. Pierdolę, nie. Dobrze, jakie masz pytanie, bo rozumiem do Piotrka. Nie, bo może ja przyjdę później, to my. Przyjdę później, jak sobie już pogadacie, nie? Wariat, jesteś straszny. Najlepiej chciałem zostać sam na sam z moim kochanie. Ale wy macie jakąś historię tak między wami? Jaką historię? Kurwa, gramy se w CS-a. Gramy se w CS-a, kurwa, nie? A tu nagle hopie wbija kolega od kurwa Bandury i mi pierdoli tak jako copoły. No jak grasz, jesteś skupiony, zaczyna się wkurwiać. No i zaczynam mu cisnąć. On mi kurwa gada jeszcze gorsze rzeczy, bo ja nienawidzę takich rzeczy. Ja nie podobać się. Hopie, ja to nienawidzę, jakbym był u barbera, ja sobie sam myję włosy, bo ja nienawidzę, jak mnie kurwa, jakby mnie chłop miał dotykać. Rozumiesz, o co chodzi? Ja tego nienawidzę. To jak ty ćwiczysz z innymi ten? A parter? On dlatego bije się w K1, mój drogi. No, rozumiecie. No, w każdym razie, ja nienawidzę ogólnie tak, kurwa, jak takich rzeczy, po prostu jak on mówi, kurwa. Okay. Nie mam, że taki problem z dotykiem to może świadczyć tak, kurwa, jakichś traumach. Nie, po prostu jak ja słyszę takie rzeczy, jak on gada i w ogóle, to kurwa mi się aż niedobrze robi po prostu. Piotruś, nie ran mnie. Bardzo mi to naprawdę boli. Ja po prostu chcę twojego bolca do dupy i... Nie, mówię. Dobra. Czy masz jakieś pytanie jeszcze? Ej, rozumiecie, o co mi chodzi, kurwa? Dzięki Tomek za to spanikowane ucho zaczęło krzyczeć, że rozłączone. Rozumiecie? Tutaj, tak. Pozdrawiamy stream Bandury, na pewno się pewnie wszyscy tam od Bandury. Halo. To wy dzwonicie. No tak. Siema Bandy. Dobry, czemu nazywasz kolegę Tomka? Czemu ty mnie gnębisz tym kurwa Tomkiem? Ale ja żadnego Tomka, stary, ja nie dzwoniłem, nie znam żadnego Tomka. Jak ty cały czas mnie tym Tomkiem gnębisz, kurwa, hopie. Okej, ja nie wiem, gdzie jest człowiek. Jak on mi się, kurwa, jak ja wejdę do waszego Discorda, to pierwsze, co słyszę, to kurwa Tomek. Nie zapytasz reżyserki, czy zrobi herbatę? Masakra, hopie. Weźcie tego Tomka, wypierdę, nie wiem, hopie, dajcie mi jego zdjęcie w ogóle, ja chcę zobaczyć, czy to za gość jest. Ja pierdolę. A czyli jednak jesteś trochę zainteresowany jego zdjęciem. Chcę zobaczyć, czy to za gość, po prostu, kurwa, pierdolone. Jak już warto zobaczyć, nie?
Kurwa. Nie będzie randki w ciemno. Tylko jak ci Tomek wyśle zdjęcie, które byś niekoniecznie chciał. No. Może wie... Nie chcę żadnych zdjęć, nie chcę tylko jego mordę zobaczyć. Tomek, ale może Kto Tomek ma nieatrakcyjną twarz, a będzie się chciał pochwalić czymś innym. Nie? Ja chcę zawiedziony ziomuś. Zawiedziony Tomusia, nie chcę. I chuja. A jak ci myślę szczęśliwego Tomusia? Halo? W robocie jestem, co chcecie? Dobra, czemu z Szelim? Kto wyszedł z propozycją i jak wy nie macie kosy ze sobą? No chyba ja. Ty wyszedłeś. Chyba ja, nie pamiętam dokładnie czemu z Szelim, no bo ja chcę się bić tylko z dobrymi zawodnikami. W mojej wadze też mało jest zawodników. Ja ze sportowcami na razie myślę, nie myślę nawet o walce ze sportowcami, więc postanowiłem, że fajnym freakiem po Alanie, który też był bardzo mocno doświadczony, będzie Szeli. A czy, bo formuła to jest boks, no to jest chyba mocno pod ciebie, nie? Czujesz, że... W małych rękawicach. Nie, no przecież ja nie trenuję, kurwa, 5 lat boksu. Ja tam coś, kiedy całe życie coś trenowałem, ale to nie w zasadzie, że ja byłem bokserem. Po prostu tata mi robił tarczę w domu czasami i 2 lata trenowałem tajski boks i może z pół roku chodziłem na jiu-jitsu, a tak poza tym to bardziej jestem samoukiem. Także okay. Bez przesady, że jestem jakimś profesjonalnym bokserem, bo nie, nie jestem. Zresztą zaraz zobaczysz moje zdjęcie przed walką z Alanem i po walce z Alanem. Jak miałem 130 kilo i smarowałem się 50 rzeźnickiej. Także proszę ze mnie tu nie robić. Ja byłem rugbistą. Ja jeżeli chodzi o sport, to byłem rugbistą. Faktycznie byłem sportowcą, byłem rugbistą, ale nie byłem fighterem. A jak oceniasz szanse swoje? No Szeli, wiesz, jak ma kowadło w łapie, on jak trzaśnie, to może zgasić światło. Ale ja też mam kowadło w łapie i robię z zawodowcami i mówią to samo, także jeżeli bym nie był pewny tego, że wygram, to nie brałbym takiej walki. Lubię wyzwania, myślę, że to waga ciężka, łeb może spaść po jednej, po drugiej stronie, zwłaszcza, że ja do walki wnoszę ponad 10 kg więcej niż do poprzedniej. Mam 107-8 kilo, więc tak... No, a ja prawdopodobnie jest 8 kilo mniej niż mniej. Do wcześniejszej. Okej. Okay. No dobra, czyli u was w ogóle jest zero złej krwi, zero tematów do przedyskutowania. Ja nie chcę, ja w ogóle nie chcę robić walk, gdzie będę się z kimś wyzywał. Ja, tak jak mówiłem, nie potrzebuję tego. Ja chcę dawać fajne walki, ja chcę dawać naprawdę zajebiste show na sektorze. Chcę sprzedawać sektory pay-per-view, chcę dawać show w klatce i moim widzom, żeby mieli co oglądać jako taki dodatek. I nie jest mi potrzebna żadna spina z nikim. Bandy, a powiedz mi, czy ty podtrzymujesz słowa, że Alan Kwieciński jest 2 ligi nad Szeligą, jeśli chodzi o umiejętności? Technicznie tak. Okej. Okay. Technicznie tak. Jak ci się, Piotrek, do tego odnosisz? Na pewno ma wyjebanie Szeli prawdopodobnie większe niż Alan, ale uważam, że Alan, no, co by nie było, gdzieś tam ten K1 trenował pół życia, gdzieś tam jakieś kadry chyba, czy coś, jakieś wicemistrzostwa, czegoś, kurwa, i tak dalej, więc uważam, że technicznie na pewno jest dużo lepszy niż Szeli, ale Szeli jest mocniejszy, jeżeli chodzi o siłę ciosu, nie? I gasi te światło, no Alan chyba jeszcze nikogo nie znokautował. Wiewióra, ale to... Wiewióra, no Wiewióra znokautował. Wiewióra, no, tak. Ale tutaj, no okej, okay. No ale Alan też jest z tej niższej wagi, nie? On dobijał do mnie. Tutaj Szeli jednak to jest naturalna waga ciężka, więc myślę, że będzie dobrze. Nie, no musi być dobrze. Ja no dobra. Kurwa, przygotowuję się jak najlepiej potrafię, no i tyle. Dobre. No ja tak samo, ja powiem tak, ja mieliśmy walczyć w listopadzie, ja jestem gotowy na listopad, a bijemy się w grudniu, także ja mógłbym wyjść za 20 minut do ringu. No bardzo mnie to cieszy. A ja rzuciłem jednorazówki, także z szacunku do ciebie również to zrobiłem i... Mordo, to jest tak, że trener Mirek ci kazał? Stary, bo nie zmienia się planu, ty powinieneś jarać teraz, żebyś takiego wejpa człowieku wielkości puchodzika i zajebać bucha, stary, żeby ci nie, wszystko nie, bo kaszle opuca. Cały czas, kurwa, odrywam nie, się coś. Nie, właśnie to jest dobrze, właśnie tak kaszlesz, to jest dobrze. Trać, po kurwa, dam dobrze, dobrze, jarać więcej, serio. A może mu wyślesz parę jednorazówek? Nie, już tyle. Koniec z jednorazówkami. Cieszę się, że będę pierwszym przeciwnikiem dla Piotra Szeligi, dla którego rzucił jednorazówki, bo jeszcze ostatni mówi, nie ma chuja, wszystko rzuciłem, tylko nie to. No, a teraz rzuciłem już wszystko, kurwa. I chuj. I wychodzimy robić robotę. Dokładnie. Dobrze, dziękujemy Bandy w takim razie. Udanego streamka i pozdrawiamy twoich widzów. Bok stop! Bok stop, tak jest. Kurwa, co jest? Żegnam. Siemanko, tak. Nie odbywał się Alan Dzieciński. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Siema. Cześć, Alan. Co tam? Siema. Gadaliśmy, bo jest teraz cage. Tak. Siema, Uzi, co tam? Cześć, Alanik.
gadaliśmy z Pastą o walce, o potencjalnej walce z tobą. I powiedz mi, jak ty byś się zapatrywał na taką walkę i w jakich warunkach by ona musiała być? Ja powiedziałem, że prędzej czy później dojdzie do tej walki. Ale zadaj mu to pytanie jeszcze raz, bo on nie wie. Na jakich warunkach by musiała być ta walka postawiona? Na wejdę na dużą rękawicę. A jaka waga? No z tego 9-3, tak jak chcesz. Twoja waga. Twoja waga. Idę na twoją wagę, idziesz na moje... A czemu duże rękawice? Ja nie muszę iść na twoje. Dla mnie to są warunki, które bardzo... mogę mówić teraz bez problemu, bo myślę, że jestem pewny, że trener by to zaakceptował. To są realne, jest to realne i myślę, że można by było to zrobić. Bo niżej tak nie zejdziesz. A Alanik, a małe rękawice? Czemu duże chcesz właśnie? Bo jak zejdzie gdzieś tak do 8-0, do 8-3, do 8-2, no do 8-0 jak zejdzie, wtedy mogę robić. Ale wiesz, że to jest fizycznie niemożliwe, nie? No. Czemu niemożliwe jest? No myślę, że jaka jest twoja naturalna waga? Wagi 85 kilo i 2 lata nie walczyłem. No to widzisz. Do 8-4 nie zejdziesz, to widzisz, do 8-4 nie zejdziesz. Moja kategoria to 7-7, 8-4. Więc jeżeli chcesz wyższą wagę, to robimy w rękawie K1 do dziesiątki. Ale ja mam wyjebane, ja mam wyjebane twoje zdanie i tyle. Albo idziesz kurwa, albo idziemy tak, albo ale albo, ty, albo ja mówię, że ja mam wyjebane, w jakie będą rękawice. To robimy normalnie dziesiątki, K1 i tyle. No. Tyle. No dobra, Alanik, no to dzięki, że znamy twoje zdanie. Bardzo dobre negocjacje, jednak sprawne. Przegadaj się jeszcze, ja się to małe rękawice. Ja się go nie boję, bo wiem, że dużo o tym mówi, że jestem obstrańcem, no dalej. Nie, obstrańcem z jego klubu, to jest jeden, kurwa, farmazon, to jest jeden obstrańc największy, ale po co, kurwa, fejmie. Zaczynasz kogoś obrażać, no? Słuchaj, wiem, że to rozmawiasz ze mną, a nie rozmawiasz z kimś innym, nie? No. Bo wiem, że to obstrańc mi tyle. No. Ja mogę równie dobrze powiedzieć, że ty też jesteś obsraniec, bo nie chcesz małych rękawic. Nie, absolutnie. Alanik, powiedz mi, tych słów. Jak ty się zapatrujesz na to, że Pasta powiedział, że nie może oglądać twoich walk, bo musiałby sobie wydubać oczy? To kurwa, ja nie mogę jego kurwa walk oglądać, jego kurwa kejdżów. Tak samo, bo to tak nudne. On kurwa gada jakiś flegmatyk jebany, nie? Jest flegmatykiem dla mnie i tyle. Nie potrafi kurwa nic po prostu. No. Jedynie co wejdzie tam, coś tam pobije. No. Ale jego walki są tak nudne, że to się dopiero kurwa chujowo ogląda. Nie masz racji. Mówię jak do konia po prostu. Słucham? Tyle. Słucham? Jazda. Dobra, dziękujemy. Alanik, dziękujemy ci za telefon. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Pozdrawiam, hejo. Hej. Doczekaliśmy się. Halo. Witam. Cześć, Dominiku. Siemanko. Cześć, mamy słuchaj Cage'a. Na Cage'u tutaj jest z nami twój kolega, Michał Pasternak. To nie jest mój kolega w żadnym wypadku. Będziecie się zgadzają. Będziecie się bić już niedługo. Ja chciałem zapytać ciebie, co się stało z tą formułą między wami, bo ty tam się do tego odnosiłeś, że miało być Muay Thai, coś się pozmieniało, że jest boks. Znaczy wiesz co, no generalnie było tak, że najpierw ten Vampira sam powiedział, że chcą się bić w Muay Thai, podali nawet kategorię wagową 93 kilo, na co ja się oczywiście zgodziłem, bo ja mówiłem od samego początku, że nie boję się walki, że z miłą chęcią wyjdę z nim do oktagonu i tak dalej. Ja nie robiłem tu żadnych problemów, co było proponowane, to brałem, ja powiedziałem, że w MMA jest to walka bezsensowna, bo Michał, no nie oszukujmy się, jest lepszym zawodnikiem, robi to długo, jest czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu. Ja mam śluby w plecach, więc ja to MMA tak naprawdę zrobiłem, bo chciałem zrobić sobie debiut, a ta walka tylko pokazała, że po prostu ja się do tego MMA na dzień dzisiejszy z moim zdrowiem nie nadaje. No i generalnie no to Muay Thai to była taka fajna formuła, no bo Michał jak najbardziej jest zawodnikiem MMA, ma stójkę, bije łokciami, tak, jest clinch. Bo Muay Thai jest też dużo zbliżone do, jeżeli chodzi o
w trójkę, też do MMA, no bo w MMA mają clinch, tak? Łapią się w clinch, są łokcie, są kolana, gdzie Michał wykorzystuje to bardzo często w swoich walkach i też na to przystałem. No ale później, kiedy podpisałem kontrakt, kilka godzin później dostałem telefon, że jednak nie, że walka w boksie i że jak nie wezmę walki w boksie, to oni w ogóle nie biorą, nie decydują się na walkę. No i generalnie później gdzieś tam zaczęło wychodzić, że niby gdzieś tam noga bolała na treningu, że coś i tak dalej, że Michał się obawia, że będzie kontuzja i tak dalej, no i zostało na boksie, no. Ale to jak to w końcu jest? Uważasz, że, bo ty powiedziałeś coś takiego, że oni się obsrali walki. No w pewien sposób na pewno tak, no bo skoro nie obstaliby się walki, no to by ją wziął w Muay Thai. A jeżeli uważa, że boli go noga i sam przed chwilą powiedział was na cage'u, że ja dobrze kopię i tak dalej, czyli ma jakieś obawy, no to sam się do tego przyznał, prawda? Chłopaki gadają, ja przeproszę, skoczę do toalety. Mhm. Kiedy mogę zacząć mówić? No to pierwsza rzecz jest taka, że to nie my wyszliśmy z propozycją formuły, bo jakbyśmy wychodzili z propozycją formuły, to zapewne byśmy wychodzili z propozycją MMA. I chciałbym dokończyć. Była propozycja K1 i była propozycja wagi poniżej 93 kg. Trener na to się nie zgodził, z tego co ja mam informację, bo nie ja to negocjowałem. I trener po prostu chciał, żeby zrobić ten tajski, jeszcze tam chciał, żeby były uderzenia z głowy i tak dalej. W porządku, zaakceptowaliśmy to, tu masz rację, tylko gdy przyjechałem na trening, to zobaczył, że naprawdę mam kontuzję i ona jest na tyle poważna, że gdybym wyszedł do tej walki, to pewnie bym ją przewalczył, tylko później by było tak, że mógłbym się leczyć przez 2 lata. Więc powiedział, że nie ma możliwości, że weźmie za to odpowiedzialność, dlatego to przełożył na boks. Ja rozumiem, że możesz być niezadowolony, ale zauważ też z drugiej strony. Daj mi dokończyć. Ja rozumiem, że ty nie chcesz walczyć w MMA. Masz kontuzję, miałeś chore plecy i tak dalej. No to ty teraz musisz zrozumieć to, że jednak ten tajski dla mnie by był bardzo dużym wyzwaniem, nie tyle sportowym, na pewno sportowym, co jeszcze takim, że mógłbym rozwalić kolano i przez najbliższe 2 lata bym nie walczył, czy przez najbliższy rok bym dochodził do siebie. Następna kwestia jest taka, że ja uważam, że tobie jest bliżej do tego boksu, bo robisz to całe życie, łączysz kopnięcia z uderzeniami i tak dalej. Ja zawsze łączyłem boks tylko po to, żeby kogoś przewrócić, skontrolować i tego typu rzeczy. Więc jeśli mam być szczery, to nie uważam, że to jest tak mega na równi, ale w porządku. Bierzemy w boksie, bijemy się w boksie. Tylko Michał, pamiętaj jedną najważniejszą rzecz. Dajesz. Że ty walczysz, ty na co dzień ważysz 100 kilo. 97. No to prawie 100 kilo, no kurwa, 97, no. Zaokrąglając do 100, to jest... Dobra, w porządku. No, a ja na co dzień ważę 84 kilo. No. Więc mamy przewagę ilu kilogramów? Dlatego walczymy w boksie. No dlatego i sprawa jest rozwiązana. Ale, no, znaczy, generalnie ale, bardzo ale dziwi... Ale powiem ci, że ja chciałem zawalczyć w tajskim, bo wiedziałem, że to będzie bardziej efektowna walka i kurwa, lepiej by się ją oglądało. No tylko, że mój stan zdrowia na tą chwilę nie pozwala na to, żebym z tobą zawalczył w K1, bo wiem, żebyś mi rozwalił nogę. Poczekajcie, chłopaki, bo mnie generalnie to bardzo zawsze dziwi... Zawsze możemy Dominiku, się Dominiku, poczekaj chwilkę. Bo mnie bardzo dziwi, że wy teraz tak spokojnie ze sobą rozmawiacie, a na przykład ty w wywiadzie, Pasta, nazwałeś Dominika idiotą pełną gębą, śmietnikiem no właśnie, ja i że z tygodnia na tydzień tak pytanie, widać, uważ, że coraz bardziej no wy się dawaj, nie lubicie. Wyprzedziłeś moje pytanie. Właśnie ja chciałem się zapytać, skąd ta nagła zmiana u wampira, że on ma taki teraz spokojny ton, nie wyzywa, nie obraża, może z nim wymieniać normalnie zdania. Skąd się taka nagła zmiana zrobiła? Uważasz, że jak ja zadzwoniłem i przywitałeś mnie, żebym zamknął pizdę, to jak miałem z tobą rozmawiać? To jest no, pierwsza rzecz. Niestety wtedy tak to wyglądało, że ty do mnie się tak odzywałeś, a ja ci nie będę pozostawał dłużej. No dobra, pamiętaj, że to działa z dwie strony. Ja ci to tłumaczyłem już, że skoro wy jako akademia już... Ale już to nie, będę... Słuchaj, Dominik, ja nie poruszam tego, że wy jako Artnox rozmawiajmy. Ale dobrze, ale mówię ogólnie o naszym konflikcie, bo to nie tylko my mamy konflikt, ale chodzi ogólnie, że jeżeli wy kogoś atakujecie, to musicie być nastawieni na to, że ktoś wam to skontruje. Nie może być tak, że wy wszystkich dookoła będziecie obrażali. Czyli ja zaatakowałem ciebie jako pierwszy?
Nie zrozumiałeś mojego żartu. Bo na początku tak, faktycznie, to był żart, tylko ty tego nie przetrawiłeś i tłumaczyłeś mnie po raz kolejny. A później powiedziałeś, nie, ale... że dawaj walkę i tak dalej, więc ja ci powiedziałem, chcesz, nie ma problemu, możemy walczyć. I mamy teraz, w końcu po jakimś czasie doszliśmy do konsensusu i za 3 tygodnie będziemy się napierdalać. Tak, będziemy się napierdalać i tyle, no. No. No jest fajne. Czy cieszysz się, że dostaniesz, że będziesz miał ze mną walkę? Ty się cieszysz, czy ja mam? Cieszysz się. Ja się zajebiście cieszę. Ja też się cieszę. Mega zdziwiony jestem waszym podejściem, że jest spokój, ale mam nadzieję, że na face to face będzie podkręcony. Ja też jestem w ten sposób grzeczny, bo mam dziecko za ścianą, wiesz, nie chcę przeklinać, żeby to było tak, wiesz, żeby moja córka nie słyszała tych brzydkich słów, które na co dzień się wypowiada. Ja bym cię, Dominiko, jeszcze jedną rzecz zapytał, bo Michał powiedział coś takiego, że jeżeli ty go uderzysz albo coś, to do tej walki nie dojdzie i że on skończy twoją karierę freaka, tak? Coś takiego. Że zakończy jego freak fight. Tak. Wiesz co, powiem ci tak. Po pierwsze, ja nie jestem nigdy takim zawodnikiem, który na face to face kogokolwiek pchnął, kogokolwiek nie wiem, obrył, to bardziej chodziło obraził, o sytuację uderzył. Gdzieś tam backstage'ową bardziej. Niż, no. niż... Wiesz co, nie, doskonale wiemy, tak jak już Wasterak powiedział tam u was na tym cage'u, że obydwoje na tej walce mamy przede wszystkim zarobić pieniądze, bo my tam przyszliśmy po to, żeby się bić, ale żeby też zarabiać pieniądze. Mamy rodziny do utrzymania i tak dalej, byłoby po prostu idiotyzmem zrobić to poza klatką. Lepiej zrobić to w klatce i zarobić na tym pieniądze. No to chyba się tutaj wszyscy zgodzimy, prawda? No dobra. Ja nie robię tego. Ja tu mam te cytaty, jesteś z panem, tak śmietnikiem, idiota, gimnazjum, idiota pełną gębą. Dwóch w ogóle... Dobra, no, ale poczekaj, bo teraz światy. Przedstawiasz tylko i wyłącznie moje cytaty, a z jego strony w stosunku do mnie nie było żadnych obrażeń. Tak, to jest pierwszy, który miałem pod ręką akurat. Ale dlaczego jakby przedstawiasz? Dobra, ale oboje tak rozmawialiście. Poczekaj, bo tu zrobiłeś tak, że to ja go wyzywałem. Nie, będzie, że oboje tak gadaliście ze sobą. Chociażby zamknij pizdę, zaczął rozmawiać z sobą. Ty więcej razy o mnie wspominałeś w wywiadach niż o tobie. To ty ciągle, kurwa, o mnie gadałeś, ty ciągle mi ubliżałeś. Ja ci tylko odpowiadałem na twoje zaczepki, nic więcej. Ja nigdy nie ruszyłem pierwszy z twoim tematem. To ty wiesz, że się kurwa odpalałeś w moim kierunku, dlatego chłopaki teraz cytują ciągle twoje cytaty. Czego nie rozumiesz? Znowu, czego nie rozumiesz? Czego, no, kurwa, jak... Trochę ja galan. No, trochę ja galan. Słuchaj, ja już powiedziałem, że to nie ja ciebie zaczepiłem, tylko ty. Później mówisz, że to był żar w stosunku do mojej osoby, tak? Dobrze, ale ja tam na końcu nie widziałem tego, tylko ty uderzyłeś w kierunku mojego menadżera. I tak samo jak ty bronisz swojego trenera, ja bronię swoich ludzi. Dobra, tak to mi, ale słuchaj teraz tego. A jakby ktoś do ciebie zadzwonił, mówisz, że masz dziecko za ścianą i zaczął rozmowę z tobą, no i co, kurwa, to by było w porządku? Jeszcze raz. Jakby teraz do ciebie zadzwonił mój trener i pierwsze, co by zrobił, to zacząłby wulgaryzmami, to uważasz, że to by było w porządku? No, ale a była tak? Była taka sytuacja? Była taka sytuacja. Była taka sytuacja. Ja tego nie wiem, znam to tylko z twojej strony. Ja uważam, ja słyszałem co innego. To co, albo, poczekaj, albo mi uwierzysz na słowo, albo nie. No niestety, no, nie jesteś osobą, osobą wiarygodną i której miałbym cokolwiek, żeby ci zaufać i żeby ci w to uwierzyć. Okay. Ja myślę, że chłopaki będziecie mieli jeszcze okazję porozmawiać na jakimś programie i sobie wszystko powyjaśnić. Wiesz mi tylko jedno, ty jesteś taki mocny w wywiadach i tak dalej, tu, to dlaczego nie przyjedziesz, nie umówisz się z Arturem na spotkanie, dlaczego sobie nie wyjaśnicie tak faceci w cztery oczy? Ale po co ja mam się z nim umawiać? Ale słuchaj, widujecie się kurwa na galach. Co to co ja mam do niego podejść i mu podać? No, a dlaczego nie? Ale to a co nie masz jaj, żeby do niego podejść i ty wytłumaczyć, kurwa, jesteś facetem czy kurwa ci babą? Ale to dlaczego ja mam do niego podchodzić, a nie on do mnie? No bo to ty masz do niego problem. On cię dawno olał, kurwa, ty ciągle o nim wspominasz. To dlaczego, kurwa, nie podejdziesz do niego na gali razem ze swoim trenerem, jak macie jakiś kurwa koli, nie wyjedziecie z tego kurwa jak facety. Tylko jak baby, kurwa, czeku w przedszkolu chodzicie i się omijacie. Ty, ale ty, poczekaj, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego ja mam do niego podchodzić, jak to on pierwszy do mnie miał jakiś problem? Nie ja do niego. Nie, on po prostu skomentował twoją walkę, dlaczego przyjechał. Nie, on po prostu podał mi rękę,
a później zaczął medisować w internecie. To słuchaj, to też mówisz o tym, to powiedz o tym, jak było, a nie mówisz tylko o tym, jaki on jest dobry, a ja jak do niego się przyczepiłem. Następna sprawa, ja mówię tylko w momencie, kiedy ktoś pyta mnie o niego, bo na tym polegają wywiady. Ktoś mi zadaje pytanie, to ja odpowiadam. To słuchaj, to mógłbyś powiedzieć równocześnie, słuchaj, nie chcę odpowiedzieć na ten wywiad, mam to do załatwienia z Arturem między sobą i nie będę tego wyciągał na światło dzienne. Po temacie. Ja myślę, chłopaki, poczekaj, że trzeba... jeszcze jedna rzecz. A ty rzecz. Wtedy dostajesz zielone światło i ty, Artur, taki sraki owaki. Dobra. Ale jak ja powiedziałem o Arturze, że mogę z nim walczyć w klatce, to zrobiła się z tego wielka afera, wszyscy... Poczekaj, daj mi dokończyć. Ale poczekaj, daj mi dokończyć. Ostatnio administrator jakiejś strony pytał o potencjalnych przeciwników dla Artura i on podał moje nazwisko. To jak to skomentujesz? To było kilka osób, które były. No ale podał też moje, nie? To był jakiś randomowy typ i to było, wiesz, pamiętaj, że wszystko, co jest pisane, nie jest do końca zawsze na serio, wiesz? Ludzie ale bo ja rozmawiałem, kiedyś z administratorem tej strony i jak ja mu podawałem nazwiska, to był natarczywy. Pytał o nie 7 razy, potwierdzenie. Randomowy gość, gdzie Artur rzuca grafikę na stronę Artnoxu, a później do siebie. To wszystkimi randomowymi tak robi? No słuchaj, rzuca ludziom, ludzie odpowiadają. No słuchaj, to jest tak samo, jak wrzucasz zdjęcie i mówisz, z kim chcielibyście mnie zobaczyć na następnej walce i ludzie tam kudle piszą. To jest to samo. No ale on powiedział moje nazwisko w kontekście takim, że to by była ze mną walka dobra albo coś w tym stylu. Dobrze, a masz to potwierdzone, że to on powiedział to nazwisko? Przez tego, czy pytałem administratora tej strony. Administrator potwierdzi to przy Arturze? Musisz zapytać administratora. No to ciężko to określić, ale że wszyscy kłamią, Artur, i ty masz rację. Dominiku, Michale, tak, wrócicie do tego, będziemy mieć jeszcze programy. Myślę, że na programy to wszystko po prostu rozwiąże. Żeby się coś działo, to się zaczyna dziać, a wy chcecie kończyć, kurwa. No, żeby zostawić z niedosytem, to się nazywa cliffhanger, bardzo ładnie. I wy macie ja po angielsku, po dużo wątków, to znaczy. Jak można to ładnie przetłumaczyć? Podtrzymanie nad przepaścią. Cliff, zawieszenie, dobra. Dziękujemy, Dominik, w takim razie miłego wieczoru. Ej, dzięki. Mogę... No. A to poczekaj, tylko nie, ja powiem jeszcze, że walkę Michała i Dominika możecie zobaczyć już na nadchodzącej gali Fame Reborn 9 grudnia w Łódź. I będzie to zajebista walka, także obstawiajcie. Oglądajcie dokładnie, kupujcie bilety na Fame MMA TV. Zostało już naprawdę niewiele, więc zapraszamy do zostało biletu. Też już niewiele tego programu, także Piotrek, dawaj. Ej, mogę zrobić zbliżenie na to? To jest ten Tomek. Co kurwa gada?